Witam serdecznie, zapraszam dzisiaj na pyszne ciasto drożdżowe. To rodzaj takiego cienkiego ciasta, tylko z pół kilograma mąki na dużą blachę. Owoce dowolne oczywiście, mogą być jagody, maliny, truskawki, śliwki, morele, brzoskwinie. W mące robię dołek, rozkruszam w nim drożdże, posypuję cukrem i zalewam 1/3 szklanki mleka. Drożdże podrosną po kilku minutach, w tym czasie rozgrzewam 2 łyżki masła lub margaryny. Dodaję płaską łyżkę cukru waniliowego, 1/2 łyżki oleju, nieco więcej niż pół szklanki cukru i 3 całe jaja oraz szczyptę soli. Wszystko dokładnie mieszam i wlewam cienkim strumieniem letnią lub ciepłą mieszaninę o temperaturze ciała, nie może być gorąca, żeby nasze ciasto dalej dobrze rosło. I olej dodałam nieco później, ale lepiej to zrobić wcześniej, kiedy mieszamy płynne składniki. Ciasto wyrabiamy robotem lub ręcznie, 3-4 minuty. Właściwie robotem będzie szybciej, jak zacznie odstawać od ręki i od miski. Odkładamy na minimum pół godziny do wyrośnięcia. Im dłużej rośnie, tym ciasto jest lepsze i lepiej się z nim pracuje. Kiedy ciasto rośnie, przygotowuję kruszonkę, 2 łyżki masła, 4 łyżki mąki, 3 łyżki cukru, szczypta cukru waniliowego. Można wyrobić to szybko robotem i kruszonkę wstawić do lodówki na pół godziny. Ciasto w smaku moim zdaniem lepsze od kruchego, jest wilgotne, bardzo pyszne, trzyma świeżość kilka dni, a nawet tydzień. Bardzo polecam, choć z reguły takie ciasto znika jeszcze tego samego dnia. Ciasto posypałam mąką, a i tak przykleiło się do talerza, dosyć ładnie wyrosło, teraz jeszcze go krótko przerobię, podsypuję mąką. Wałkuję mniej więcej na wielkość formy, przekładam przy pomocy wałka. Moja forma o wymiarach 40 cm na 24. Warto wybrać formę dosyć dużą, wtedy te ciasta nie są zbyt wysokie. Do pojedzenia jest więcej owoców, nadzienia niż samego ciasta. Po rozłożeniu warto jeszcze w formie poczekać 10-15 minut, aż ciasto podrośnie, rozłożyć owoce. Trzeba je troszkę posypać cukrem, jeśli są kwaśne, a potem jeszcze ułożyć kruszonkę. Można jeszcze w tym momencie odczekać kilka minut i dopiero wstawić do rozgrzanego piekarnika do temperatury 190 stopni na około 25-30 minut. Subskrybujcie kanał, dziękuję pięknie za uwagę, zapraszam na kolejne przepisy.